co Państwo widzą, to ośrodek Caritas diecezji siedleckiej Białej Podlaskiej, Misericordia Caritas, a w jednej z części ośrodka mieści się Centrum Integracji Społecznej CIS Caritas Biała Podlaska, Jadłodajnia, i właśnie dzisiaj tutaj wydawane są świąteczne paczki żywnościowe fundowane przez mieszkańców miasta Biała Podlaska, o czym wspomniał prezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk w krótkiej przemowie, ale również to współpraca Caritasu diecezji siedleckiej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Również pani Ewa Borkowska, dyrektor ośrodka, była obecna podczas tego wydarzenia. Około 100 paczek dzisiaj przygotowanych dla mieszkańców miasta Biała Podlaska. Taka drobna pomoc przedświąteczna na te nadchodzące dni. Wesołych, zdrowych, spokojnych świąt życzymy Państwu. Bardzo cieszę się, że możemy się w przededniu świąt spotkać. Jak to zwykle mamy w tym pięknym, staropolskim zwyczaju. Wszyscy mieliśmy dość tej pandemii, która tak istotnie ograniczała nam kontakty. Wracamy do dobrych zwyczajów i miejmy nadzieję, że tak już pozostanie. Dziękuję bardzo panu naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Stanisławowi Romanowskiemu, pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewie Borkowskiej, naszym przyjaciołom z Caritasu, dyrektorowi Andrzejowi, pani kierownik. Gdzieś jest z nami cały czas w pracy. Caritas działa nieprzerwanie, także jutro będzie do dyspozycji osób potrzebujących. I chciałem powiedzieć, że te paczki świąteczne ufundowane ze środków Urzędu Miasta, czyli de facto z mieszkańców Białej Podlaskiej, są tym najlepszym gestem solidarności i tego wzajemnego wspierania się nie tylko na co dzień, ale w ten symboliczny sposób w obliczu świąt. Wiemy, że są przygotowane przez Caritas, tak jak to macie w świetnym zwyczaju, według największej staranności i adekwatnie. To są produkty, które tradycyjnie znajdują się na świątecznych stołach. Po prostu mamy nadzieję, że to sprawi, że nawet jeżeli ktoś dotknięty jest życiowymi trudnościami, to te święta będą radośniejsze, że będzie przyjemny moment oderwania się od trudnej codziennej rzeczywistości. Przyjmijcie Państwo proszę najlepsze, najserdeczniejsze życzenia na te święta. One mają swój głęboki chrześcijański, symboliczny wymiar. Właśnie w takim duchu jesteśmy dzisiaj z Państwem. Jeszcze raz dziękuję bardzo za to spotkanie. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt i smacznego. Jesteśmy na kuchni Centrum Integracji Społecznej w siedzibie Caritas Białej Podlaskiej. Widzimy przygotowania do przedstawienia paczek ludziom potrzebującym, które jak co roku Caritas wraz z Urzędem Miasta organizuje. Takie słynne jajeczko caritasowe. No tak można nazwać. Ile tych paczek będzie? Paczek organizujemy 100, które będą właśnie dzisiaj wydane. Kto, co w takiej paczce się znajduje? No w paczce znajdują się takie typowe posiłki świąteczne, jak żurek, kiełbaska, jajko, ale są i słodycze, jest herbata, jest suchy prowiant, chleb. To, co powinno się znaleźć na świątecznym stole. Rozumiem, że panie przygotowujące te wszystkie dzisiejsze potrawy i panowie, którzy pakują te wszystkie potrawy do paczek, to pracownicy Caritasu, czy wolontariusze? To są uczestnicy Centrum Integracji Społecznej. Komu przysługuje taka paczka? Kto będzie te paczki odbierał? Paczki odbierają wszystkie osoby, które są pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Caritas. I Caritas. Dziękuję. To co? Wesołych świąt? Wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Mieszkanka miasta Biała Podlaska? Tak. Czym dla Pani są te paczki? Ja pamiętam skromnym takim wsparciem. Wsparciem. Potrzebnym? No potrzebnym, bo jakby było niepotrzebne, to bym nie przyszła. Co jest w paczce? Możemy zobaczyć? Co tu widzimy? Chleb? Chleb, jakieś zupki, coś tam jeszcze, jakieś słodycze, ciastka. O, babeczkę mam do koszyczka. Jajeczko. Takie skromne, no skromne, ale zawsze to już... Czuje się to, że ludzie pamiętają i chcą pomagać? No właśnie, czuję się to. Caritas jest takim miejscem? Tak, tak. Bardzo potrzebnym jednak. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej również. Też, tak, tak. Czyli dobra współpraca i dzięki to temu ten drobny uśmiech na święta. Tak, tak, tak. Dobre słowo też jest potrzebne. Czego Pani życzyć na te święta? Spokojnych przede wszystkim. Przede wszystkim spokojnych. Jak będzie spokojny, będzie wszystko. Tego życzymy. Bardzo dziękuję. Dziękuję.